Ale słuchaj, tak się nie wyjaśnia problemów. Do jednego gościa 10 No nie, absolutnie, absolutnie tak się nie wyjaśnia. Słuchaj, absolutnie. Muszę się teraz przebrać i ich po kolei rozpracować. Koniec z tego życia, gdzie byłem nieudacznikiem. Teraz stanę się po prostu jakąś bestią. Będę każdego z nich rozpracowywał, po kolei ich obserwował. I każdego po kolei, wiesz no, na odludziu, nie będę podjeżdżać, bo tam w ekipie. Na odludziu, jak będzie jeden albo dwóch. I tak to będzie teraz działało. Idę się najpierw przebrać i mam nadzieję, że jesteś ze mną, Medi. To nie chodzi nawet o mój honor, to chodzi o honor całej ekipy. Jasne, jasne, George, jestem z tobą. Bym dołączył do dyskusji, ale ktoś zaprawdę bany daje. Dzięki, biorę za piątkę, lafki, kieski, dzięki za wsparcie, Medi. Oła. Siadać, siadać. Jestem bestią. Jest tam, Eddie. Ej, ruszaj, Eddie. Strzeliłem, Eddie. Psy już jadą. Ja pierdzielę, Eddie! Podajesz się, czy cię zabić? No, fajne, fajnie, że coś powiedział cokolwiek. Co jest? To ten chłop chyba, napalony. Co jest? Co jest? Piękna sprawa. Ja nie zajmę teraz. Zobaczymy się później, niebieski śmieciu. Aż co musisz popatrzeć. Płoń, płoń malenia. Spłoń i 3, 2, 1 i będzie chyba zaraz wybuch. Niebieskim zadaro. Kto? Sal, no ziomek z tego, z firmy. Ty no. No, co tam? Miałem mały wypadek koło bazy wojskowej. Dałbyś radę mi pomóż? Potrzebuję zestaw naprawczy i oponę, stary. Bo dalej nie pojadę. Dobra, zaraz będę. To czekam na informację, trzymaj się. Jaki cel? Żadnego kolegi nie mam z pracy. Przecież nikt mnie nie lubi. To jest przez policja, ewidentnie. Podjedź tu na parking, schowaj karawan i ja przyjadę po ciebie. Wow, maluczok. No to. No też mam. Nie! No, w ręce, nie? Proszę, podaj numer. Już, spokojnie. Już podaję, tylko ja nie wiem jak to... Dobra, bo tu... Szybciej. W kontaktach.
Nie, ona pisze SMS-a, ona pisze SMS-a. No, już, pięć, jeden. Nie, to tak nie będzie. Tak nie będzie. Trzymają Edmund. Ale no, podaję, no proszę, Jezus nic mi nie robi. Cześć, Gibbon. Masz zapalniczkę? Nie mam. No nie, tylko nie zapal, nie zapal, nie zapal. Dobra, idziemy stąd. Jezu, nie, mówiłam, chciałam. Ostatni raz kadarli ze mną i z tobą, Medi. Ej, stary! Muszę troszeczkę głos zmienić. Ciekawe co jakbym tak jakby zachrypnął troszkę. Jak będę gadał chrypą, czekaj. Halo? To jest twoja chrypa? No właściwie to tak. A jak to brzmi? Halo, jestem Paul. Paulo. Jak brzmię, stary? Bałem się tak. No jak nie George. No muszę tak być mocno przechrypnąć. I wtedy mogę to właśnie wydusić te słowa. Dlatego mogę się czasem, wiesz, troszeczkę dłużej zastanowić, bo to nie jest dla mnie łatwe tak gadać. Wiesz, jak mi gardło potem boli. Domyślam się. Utopiła się. Jeżeli cokolwiek... Nie umiała pływać po prostu. Nie. Jeżeli cokolwiek mówicie, to was nie słyszałam, bo byłam za daleko. Jeszcze raz proszę, czy? Myślami za daleko chyba, nie? Nie, od kompa, co? To dobrze. Jestem Don Mateo. Nie wierzyć. Na razie ty się nazywasz u mnie z tym głupim tatuażem czaszki na Ryu. Jeżeli chcesz zmienić nazwę, wybierz jeden. 13. Wybrałeś, zmień nazwę. Wprowadź swoje imię i zatwierdź gwiazdką. Big Dick. Nazwa jest niepoprawna. Powtórz nazwę. Big Podłoga Dick. Nazwa jest niepoprawna. Powtórz nazwę, zatwierdzając gwiazdką. Big Motherfucking Dick. Wiecie zaraz bada na łeb. Zatwierdź nazwę jeszcze raz. Podniowy. Co? Jakiś problem jest? Nie. Wiem, że się nie nadaje do jakichś związków. Kod ja czwarty do 1072 na New Power Way. A dlaczego? Bo jestem królową lodu. W sensie, że... nie, że... tylko, że... chodzi o... o ten, że ten, z uczuciami. Taka zimna suka jestem. Jakby zrozumiałem przekaz za pierwszym razem, jakby nie musiałaś tak dodawać tak. IMS dla Speedy. Ale okej. No dobra, czyli jak to zrobimy, panie psychologu? No to tak. Oj! Aha. No i ajaj. Wylałem kole. Zamyślę się. O, iść. Pająk Karol z Wadowic brzmi groźnie i też był bestią. Wpłacił 1 zł i 74 grosze. Oj! O! Ała! Trzeba jechać do szpitala. Bundy Tom z Black spłacił 9 zł. Chcę mi strzelać, bo się źle czuję. Wiem. Musisz mnie zanieść. Uderzyłeś. O. Zapiłeś pasy? Uderzyłem w tapicerę, tak, miałem zapięty pas. Zrobił błąd, którego nie powinien zrobić. Co zrobił? Strzał nam na drzwi, frajer. To? No taki steryt. Steryt? Mhm. Aha. Na to idealny moment się odciął.
Zakładnik udaje się w stronę Bizona, na lewą stronę. Nie chodź, Julu! Nie masz czas przy nas być, póki nie wsiądziemy. Aktualnie tu leżę, mam dosyć poważny zabieg. Jaki zabieg? O, miałem transfuzję krwi. A kto się pana zajmował, jaki doktor? Doktor. Chyba doktor House. Nie, doktor House. Doktor Matthew, coś takiego. Jak się nazywał? Matthew?